Ok, dalsza część drogi po wałach. 720p, 60 fipsów, SJ-kam 4000. Wyłączona stabilizacja bez HDR-u. Przejeżdżam przez park. Także będzie na pewno widać na drzewach, na krawędziach aberracje. Ale w jakim stopniu to się okaże, dopiero po nagraniu. Tutaj wjeżdżam już w uliczkę, która prowadzi koło cmentarza. Jestem bardzo ciekawy, czy udało mi się wyregulować ten obiektyw tak, że po lewej stronie będzie teraz lepiej kręciło. W zasadzie to bym chciał minuta 20 nagrywania. Na szczęście deszcz nie pada pochmurnie. Nagrywa. O kurwa. Chyba mam kapcia z tyłu. Ciężko mi się jedzie. 2 minuty 8. Będą będzie rejestracja. To będzie mały test ostrości, żeby chwyci w miarę dobrze, jak się zapauzuje. Ok, samochodzik jakiś jedzie. Po minucie się przyciemnia, wygasza ekran i trzeba raz wcisnąć OK, żeby go wybudzić, ale nie przerwać nagrywania. Czy 10 czy 11 nie przerwałem, dobra, mam wolne. No podejrzewam, że bez HDR-u będą kolory mniej pastelowe. Chociaż fajnie jest zachmurzone niebo. Z 400 mega będzie filmik ważył. Na 100 mega w tym formacie MOV jedna minuta przypada. No, muszę w prawo skręcić, muszę się skupić, czy nic nie jedzie, nie, nie ma. Szeroki kąt jednak robi sporą różnicę na takich skrzyżowaniach. No, widzimy, o, więcej miejsca, gdzie nogawka w łańcuch wkręciła. Dobra, 4,27, 4,68. Jadę w uliczkę i kończę nagrywanie. Wrzucimy to na YouTube, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na dużym ekranie. Szkoda, ta plama chyba, jakby nie było tej plamy, to sprzęcik by był sprawny. Dobiję to równych 5 minut i koniec.